Mięsień najszerszy grzbietu to jeden z najważniejszych mięśni w ciele człowieka. Odpowiada za wszystkie ruchy, w których przyciągamy łokieć w swoją stronę, a więc podciąganie się oraz przysuwanie przedmiotów do siebie. Jest on zaczepiony przy wyrostkach kolczystych 6 dolnych kręgów piersiowych, przy dolnej części łopatki, przy zaczepie mięśnia obłego większego oraz przy samej dupie. O, przepraszam, nie zauważyłem cię. Trochę się zaczytałem. Mogłoby się wydawać, że bez tak ważnego mięśnia jak mięsień najszerszy grzbietu, część człowieka po prostu spadłaby na ziemię, tak jak na przykład plecy lub głowa. Nic bardziej mylnego. Mięsień najszerszy grzbietu pojawił się bardzo późno w historii naszego gatunku. Na próżno jest go szukać wśród naszych przodków, takich jak lwy. Jak dobrze wiemy, nie potrafią się podciągać. Gdyby potrafiły, być może Mufasa wciąż byłby wśród nas. Przepraszam, nie mogę. Pisze sam Darwin, mięsień najszerszy grzbietu pojawił się tak późno w historii naszego gatunku, ponieważ samo podciąganie się nigdy nie było wystarczającym powodem do jego wykształcenia się. Dopiero wynalezienie lub właściwie odkrycie drzwi zawiasowych w 1627 roku było wystarczającym impulsem do jego ewolucji. Ludzie pytają mnie często, jak wykształciłem swój mięsień najszerszy grzbietu. Nic prostszego, polecam 3 ćwiczenia. Martwy ciąg, podciąganie oraz izometryczne otwieranie drzwi, które z chęcią zaprezentuję. Kolejnym ważnym aspektem mięśnia najszerszego grzbietu jest jego nazwa. Jako że pomaga przy wydychaniu, w terminologii klinicznej często jest nazywany mięśniem kaszlowym. Z kolei ze względu na jego rolę przyciągania ramienia do siebie, Vesalius nazwał go anisculptor, czyli mięsień drapacz odbytu. W celu uniknięcia kontrowersyjnych tematów, takich jak kaszel, ostatecznie postawiono na mięsień najszerszy grzbietu. Jest to wspaniała nazwa. Jest to mięsień, jest najszerszy i jest grzbietu. Nazwa to zdecydowanie jedna z największych zalet mięśnia najszerszego grzbietu.